Centrum Studiów Polska-Azja, Dominik Konieczny, witam Państwa. W ostatnio opublikowanych prognozach dotyczących wzrostu poszczególnych gospodarek Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że już nawet w 2016 roku Chiny przegonią USA pod względem wielkości PKB. Ta ocena wpisuje się w szereg innych prezentowanych w ostatnim okresie przez różne ośrodki analityczne prognoz wskazujących, że w okresie dekady to chińska gospodarka będzie największa na świecie. Oczywiście dochód na osobę w Chinach będzie znacznie niższy niż w Stanach Zjednoczonych czy Europie. A więc państwo to osiągnie po dwóch wiekach wewnętrznych zawirowań pozycję, jaką zajmowała przed szereg stuleci. Według danych publikowanych przez brytyjskiego ekonomistę Madisona, jeszcze w 1500 roku 25% światowego PKB wytwarzała gospodarka chińska, a w 1820 roku było to nawet 33%. W takim razie, co to może oznaczać dla światowego ładu gospodarczego? Czy potęga gospodarcza Chin zostanie przekuta na siłę wojskową i wpływy polityczne Pekinu? Rok przed wybuchem I wojny światowej PKB Stanów Zjednoczonych był największy na świecie. PKB następnych czterech państw kształtował się na poziomie ponad 200 miliardów dolarów. Były to Wielka Brytania, Niemcy, Rosja i Chiny. Dane te wskazują jednak, że duża siła gospodarcza nie oznacza automatycznie zdobycia globalnych wpływów politycznych. Stany Zjednoczone w tamtym okresie odgrywały niewielką rolę w Europie, natomiast Wielka Brytania była gwarantem systemu międzynarodowego. A więc obserwacja podejmowanych przez Pekin inicjatyw oraz wypowiedzi najwyższych przedstawicieli władz Chin wskazują, że w okresie kilku najbliższych dekad będą one w dalszym ciągu koncentrowały się na zagwarantowaniu Chinom możliwości utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu gospodarczego, co jest jednym z głównych elementów legitymizujących władzę państwa partii komunistycznej, dążąc jednocześnie do dalszego zwiększenia swoich wpływów w tworzeniu ewentualnego przyszłego ładu gospodarczego w świecie. Spodziewam się, że już w okresie kilku najbliższych lat Pekin będzie miał istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub Bank Światowy, na co wskazuje m.in. ostatnia inicjatywa o zmianie systemu ważenia głosów w funduszu. Wydaje się jednak, że w tym okresie będą one także unikały angażowania się w konflikty zbrojne. Dopiero jednak w drugiej połowie XXI wieku, m.in. w wyniku systematycznego wzrostu nakładów obronnych, Chiny będą numer jeden w obszarze tzw. hard power. Dziękuję Państwu za uwagę.